Hello, dzień dobry, witam Cię serdecznie, tutaj Marcin Dubowski z bloga Poczuj Rytm. No i właśnie, dzisiaj sobie przerobimy triole. Nie dlatego, że triole to jest coś, co nie wiadomo jak ogarnąć, że jest to jakieś, jak to się mówi, rocket science. Nie. Triole są generalnie proste, ale osobiście pamiętam, że kiedy zaczynałem grę na perkusji, to dla mnie niesamowicie trudną rzeczą było przeplatanie tych trioli z ósemkami, szesnastkami i tak dalej. No naprawdę, było to dla mnie coś takiego w pewnym momencie nawet nie do przejścia. I tak się składa, że na blogu od jakiegoś czasu jest dostępny bardzo fajny e-book, a konkretnie wręcz podręcznik, bo jest to stworzone e-book właśnie przez normalnie dyplomowanego nauczyciela gry na perkusji Łukasza Dąbrowskiego, z którym współpracujemy właśnie gdzieś tam w tym temacie. I jedno ćwiczenie właśnie z tego e-booka, e-podręcznika Szkoła Gry na Werblu bardzo mi się spodobało, więc przerobimy je wspólnie. Ono będzie dość długie, mówiąc wprost, bo będą to 3 linijki, przerobimy sobie linijka po linijce po prostu. I co jest ważne, nie odpukaj tego od tak ćwiczenia po prostu, że a, zrobione, umiem tą kolejność, do widzenia. No nie, właśnie spróbuj z tego ułożyć, jakby to perkusista WW Michał Bryndal powiedział, spróbuj z tego ułożyć opowieść. Czyli po prostu baw się dynamiką, baw się jakiś, spróbuj przestawić jakąś nutkę w inne miejsce, dołóż właśnie jakąś dynamikę, jakieś akcenty, dołóż kolejne instrumenty perkusyjne i po prostu baw się tym. Nabij sobie rytm stopą, hi-hatem, czymkolwiek. Chodzi o to, żebyś wykrzesał z tego ćwiczenia tyle, ile się po prostu da. Także jedziemy. Pierwsza linijka. Także mam nadzieję, że podobało Ci się. Lecimy dalej. Myślę, że tak. Ta pierwsza linijka była o tyle jeszcze taka fajna, że po prostu były takie proste kombinacje, tak? Czyli ósemki, triole, tak? Nie było to jakieś nie wiadomo jak trudne. Teraz sobie przejdziemy do bardziej takich zaawansowanych figur, ale spokojnie, nie jest to też jakaś hardkorowa, tajemna wiedza. Lecimy. No tutaj już chyba tak zwróciłeś uwagę, że było trochę więcej tych kombinacji, ale spokojnie, trzecia linijka już jest, myślę, że taka do zrobienia na totalnym chillku, także lecimy. I teraz, co jest ważne, podzieliliśmy sobie to ćwiczenie na 3 takie właśnie elementy, na takie 3 etapy. Ważne jest to, żeby przerobić sobie teraz to od A do Z, w całości. Nie dlatego, że chcemy się, nie wiem, wypróć, zmęczyć i w ogóle. Chodzi o to, żebyśmy zauważyli, jak to ćwiczenie brzmi, czy ono się jakoś tak ciekawie rozwija. Czy widzisz w tym coś takiego, powiedzmy, melodycznego? To na pewno pobudzi taką twoją wyobraźnię, ponieważ kiedy zrobisz sobie takich kilka kółek, to zauważysz, że ej, ten fragment jest fajny, a może ten fragment by połączyć z tym i coś z tego ciekawego zrobić. Także przeróbmy to w formie całości. Lecimy.
I teraz, mówiliśmy sobie, żeby tak trochę zabawić się tym ćwiczeniem, więc właśnie to zrobimy. Czyli czas z werbla przejść sobie po prostu na zestaw perkusyjny. Tutaj można zrobić naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy. Można po prostu rozwinąć sobie te figury, na przykład w jakieś rytmy, właśnie w jakieś przejścia, poprzeplatać to wszystko ze sobą, użyć jakiejś tam dodatkowej fajnej dynamiki, ciszej, głośniej. I jest tutaj taka duża doza zabawy. Będzie taka improwizacja, mała improwizacja z mojej strony, także sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Lecimy! No, także dobrnęliśmy do końca tego ćwiczenia. Super! Dzięki za obejrzenie tego nagrania. Mam nadzieję, że podobało Ci się i że wykrzesasz z tego ćwiczenia jak najwięcej tylko się da, a pewnie widzisz, że dość sporo jest do wykrzesania. Także jeszcze raz dzięki, jeżeli Ci się to podobało, daj łapkę w górę, proszę. No i przycisk subskrybuj jest również jak najbardziej do użycia. A jeżeli chciałbyś więcej takich ćwiczeń, no to zapraszam do zobaczenia, do sprawdzenia, rzucenia okiem na Szkołę Gry na Werblu, czyli link poniżej, warto sobie na pewno zerknąć. Powodzenia w ćwiczeniach, owocnych ćwiczeń i miłego dnia. Cześć!